Musicie opowiedzieć koniecznie, kto z was wpadł na ten pomysł? Czy oboje wpadliście? Czy to jest... Jeszcze jest tu osoba trzecia. Tak. W tym wszystkim, którą trzeba wymienić, tak. To samą trzecią jest mój przyjaciel Michał Paszczyk z Paranienormalnych, z kabaretu. A, już zaczynam czuć klimat. No. Który wyczuł, że jest pewna potrzeba w nas. A czy on was podejrzał na jakiejś rozmowie i stwierdził, a to musicie, to... Tak, no on ostatnio często u nas bywa, bo dużo pracuje w Warszawie, mieszka we Wrocławiu. Rzeczywiście sporo czasu spędzamy razem. Robimy razem sztukę teatralną. Tak, też. Zresztą nazywa się Telewizja Kłamie. Ale my nie jesteśmy telewizją. Właśnie, więc... my nie jesteśmy telewizją. Możesz spokojnie lecieć z takimi tekstami. No. I co? I dobrze, i okej. Okay. I usiedliście sobie i pomyśleliście... To znaczy on nas po prostu namówił na to. Słuchajcie, to jest fajny pomysł, żeby wykorzystać ten mundial jako pretekst do takiego lekkiego. I zupełnie robiliśmy to bez jakiejkolwiek napinki, że to musi być jakiś hit i tak dalej. To miało być lekkie. Patrząc na liczbę odsłon, to macie hit. No. Nie da się ukryć. Wiesz co, no jesteśmy tym absolutnie zaskoczeni. Absolutnie. Tym pozytywnym odbiorem w dobie hejtu i jednak tych sporej dawki negatywnych emocji, że cokolwiek się wpuszcza w internet, człowiek się musi liczyć z tym, że za chwilę wiadro wody niezbyt czystej zostanie na niego wylane. A tu się okazało, że ludzie zareagowali tak pozytywnie, że jest nam super miło z tego powodu i bardzo się cieszymy. To jest bardzo ciekawe, bo wspomniałaś, przed programem rozmawialiśmy, że rzeczywiście nie macie hejtu przy tych filmach, co jest, muszę powiedzieć, to obezwładniającego nas. Może teraz się zacznie. Właśnie, ale zaklinijmy to, żeby jednak tego nie było. Ale jednak jest to dosyć niesamowite, że ludzie nie hejtują tego. Tak, to prawda, to jest niespodziewane w ogóle. Ja tylko jeszcze dodam, że ja z Michałem wcześniej rozmawiałem wielokrotnie, no bo jesteśmy przyjaciółmi, dużo teraz razem pracujemy i tak dalej. I on też wiedział, że jest nas też pewna potrzeba, że pomyśleliśmy sobie tak w którymś momencie, że skoro jeszcze nikomu nie zdarzyło się nas razem zatrudnić w żadnym serialu, nikt dla nas niczego nie napisał, no to napiszmy, zrobimy to sobie sami po prostu. I zróbmy sami. Tak. I rzeczywiście jest to jakaś taka też nasza mini wypowiedź, też takie jakieś... naszego gustu, naszej estetyki, którą no nie zawsze grając w serialach, w telewizji. No wiadomo, nie na wszystko mamy wpływ. Tak, no właściwie na niewiele rzeczy mamy wpływ. Mamy scenariusz, mamy te postacie napisane, wymyślone przez kogoś. No to jest taka nasza, zupełnie nasza wypowiedź. I to jest fajne. Jest taka teraz moda w ogóle na świecie, że robi tak właśnie tego typu projekty jak ten wasz. W tego typu projektach gra się postacie, które się tak samo nazywają, tak? I też jest prywatnie. Ktoś napisał, że to jest jakaś kopia czegoś. To znaczy, nie jest kopia, no to jest tak. Zerowali na kimś, ale ktoś tam skomentował, nawet nie wiem o kogo chodziło, ale myślę, że na pewno. No jest sporo, jest na przykład taki serial Episodes amerykańsko-brytyjski, gdzie Matt LeBlanc z Friendsów gra samego siebie. I ten cały jego stereotyp, z którym on jest kojarzony, że jest taki gburowaty, że biega za kobietami bez przerwy. To on tam gra, takiego Matta LeBlanca gra. Takie to też z dystansem do siebie. Z dystansem do siebie dużym, tak. Robicie dokładnie to samo. Zastanawiam się, ilu ludzi, jak myślicie, z komentarzy, jak wnioskujecie, a z tych komentarzy, o których ty wspominałaś, myślę, że jednak są tacy ludzie, którzy myślą, że to jest prawda, znaczy, że to jest dokument z zapisu życia waszej rodziny, no, mówiąc krótko. Trochę tak. Tam był taki komentarz przy tym filmie, kiedy mówiłaś a propos składu chyba Hiszpanii, tak, prawda? Ktoś napisał, no pani Tamaru, jeżeli to nie było ustawione, to wielki szacunek. Za wiedzę. No tak. Natomiast wiadomo, że jest to jakoś ustawione, no bo nikt nie trzyma kamery przed sobą przecież. Jest to jakaś jednak kreacja. To nie jest tak, macie kamerę na stałe w domu włączoną. Słuchaj, i wybieracie sobie co ciekawsze momenty. Widział, jak my to kręcimy, jak ja przyklejam takimi taśmami klejącymi zresztą, ale te, które najlepiej działają, to są takie papierowe, brokatowe taśmy, słuchaj. Przyklejam to na lustro w łazience, przyklejam na lampę, z której zdejmuję klosz i ta lampa ma taki statyw, wiesz, można tym wtedy operować. Ale wiesz, że można kupić statyw. Właśnie co zrobię, telefon. Zrobię to. Chyba to zrobimy, bo... Myślę, że pora zainwestować w statyw. Kosztuje jakieś 30 zł. Po prostu jakoś, wiesz, no to jest zawsze spontanicznie, tak, że... taki spontan, że rzeczywiście raz nie... statywem był taki papier po jajkach, taka tłoczona foremka na jajka. Okay. I to świetnie się sprawdziło, wiesz?
Ostatnio kręciliśmy na GoPro w samochodzie. Ostatni film był na GoPro, więc jest jakiś progres. Był bardzo prawdziwy, dlatego że w tym filmie, gdzie konkluzja jest taka, że jesteśmy tak dobrze jak mistrzowie świata, więc w sumie jest super. Muszę powiedzieć, że dokładnie taka sama rozmowa się u mnie w redakcji odbyła dzień wcześniej. I dokładnie było to samo. Też ktoś rzucił, że jesteśmy tak dobrze jak mistrzowie świata, więc w sumie jest rewelacyjnie. Nasuwało. Poza tym też chcieliśmy odejść, bo jednak dużo też właśnie hejtu i bardzo negatywnych emocji wylało się na naszych piłkarzy i nie chcieliśmy już też... W żaden sposób dokładać. Tak, dokładać tego, bo jednak no, to jest piłka, to jest gra, to jest wiadomo, że jesteśmy rozczarowani i że ten balonik był nadmuchany dość mocno, ale... Oni twierdzą, że nie był. Właśnie tak? Udowadniają piłkarze, że w ogóle to jest kompletnie nieprawda. Robert Lewandowski powiedział, że wiadomo, że to jest grupa śmierci. Nie ma co polemizować, trzeba robić oczywiście na ten dokładnie temat. To znaczy może tak, może pewnie piłkarze tego nie nadmuchiwali, może my wszyscy to nadmuchiwaliśmy razem. W każdym razie na pewno jesteśmy rozczarowani, ale też nie chcieliśmy się podłączać pod ten ogólny trend tego właśnie. Ale coś takiego się wydarzyło, że jak oglądaliśmy mecz Polska-Portugalia dwa lata temu chyba, my oglądaliśmy go w ogóle w Portugalii, z Portugalczykami w knajpie nad morzem. I wtedy było coś takiego, że mimo, że przegraliśmy ten mecz, mieliśmy wrażenie, że to była taka walka, że tą walkę się pamięta. Tych mistrzostwach nie mam takiego poczucia niestety. I to jest to, myślę, co boli większość z nas. Myślę, że to z tymi samymi wynikami, gdyby to było tak, że Polacy rzeczywiście po prostu oddali serce, no ale inni byli lepsi, no trudno, tak? To wszyscy byśmy tak patrzyli na to w ten sposób. I zresztą myślę, że w życiu aktora też jest podobnie. Ja pamiętam parę razy, jak rozmawiałem z aktorami, którzy zagrali w jakichś filmach czy produkcjach, które były słabe, ale mówili, no ale ja dałem serce swoje całe, tak? Znaczy, no, zrobiłem wszystko, co mogłem. Milion rzeczy innych się po drodze zdarzyło. To jest to, co mówiłam, że nie zawsze mamy, właściwie aktorzy mamy niewielki wpływ na tą na ten końcowy efekt, w momencie, kiedy gram w takiej dużej machinie, no bo jest najpierw scenariusz, potem jest wizja reżysera, potem jest montaż wszystkiego, który potrafi zmienić całkowicie odbiór efekt filmu pracy, i efekt. Tak sobie myślę właśnie, też zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy przez sekundę przed programem o tym, na czym polega sukces tych waszych filmów i teraz tak sobie myślę, że te wasze filmy są tak naprawdę, to są filmy o pasji. Że to jest dwójka ludzi, którzy pokazują swoją pasję do tej piłki, jednocześnie sami kręcą ten film z pasją. Jakby jest to pasja pozytywna, tam jest zero złośliwości, mimo tego, że to jest takie granie, te wasze filmiki są takim graniem troszkę, że niby to ma być złośliwe, ale tak naprawdę oglądając ten film wiemy, to jest to, co powiedziałem, że ta dwójka bohaterów się kocha i tak naprawdę nie chcą sobie zrobić krzywdy i to, że są mikroskopijnie złośliwi, to jest... To nie jest prawdziwe. Naturalne, ale tak jest w związkach przecież też. Tak jest, tak? Ja myślę, że tak. To jakby też wydaje mi się, że siła tej kreacji polega na tym, że staramy się, żeby to było szczere po prostu. Czasami to jest tak, że naprawdę poświęcamy dużo czasu na kręcenie tego filmiku. Ile czasu zajmuje? Bo filmik trwa ile? 15 sekund, 20, tak? Wiesz co, do minuty. Bo tak się staramy mieć w tej minucie. Ale czasami jest tak, że po prostu, nie idzie. No wczoraj tak mieliśmy na przykład, że po prostu 2 godziny i po prostu byliśmy już sfrustrowani. Tym w samochodzie? Tak, bo najpierw gdzie indziej. I potem Bartek mówi, dobra, słuchaj, nie napinajmy się, po prostu właśnie też stwierdziliśmy, że w samochodzie się dobrze rozmawia. To jest dobra scenografia. Że im mniej jest w tym wszystkim jakiegoś takiego ciśnienia, jakieś napinki, że im to jest lżej podane, tym po prostu to ludzie też to czują, że właśnie to nie jest jakiś teraz, że teraz się napinamy, że będziemy teraz sukces jakiś nabijać i tak dalej, tylko że bo nie z tego to wyszło, to nie było jakby genezą tego... A kto z was wymyśla dowcipy? Znaczy ten sam, jakby przede wszystkim jakby konspekt na każdy odcinek. Jest to wspólna praca, ale zawsze inspiracja wychodzi jednak od Michała Paszczyka. On rzuca, słuchajcie, może byśmy zrobili to albo to. Często musimy się dogadać w tym, bo Michał ma taką tendencję też zawodową do robienia bardzo, bardzo zabawnych rzeczy.
czasami też formalnie zabawnych, bardzo kabaretowych, a my z kolei ciśniemy w tą stronę jakby filmową. Filmową i relacji właśnie, że tak. Stawiamy też na tą relację. Ale spotykamy się w pół drogi i to jest dobry punkt spotkań, no, tak mi się wydaje. Ale wiecie, że za chwilę padniecie ofiarą własnego sukcesu, mundial się skończy, a to trzeba będzie coś dalej grać. Myślę, że spokojnie będziemy to ciągnąć. Mundial mundialem, ale jest jeszcze wiele, wiele tematów. No chociażby uniwersalny temat zawsze w relacji męsko-damskich, no to przecież jest temat rzeka. A gdzieś tutaj to się jest, to jest drugi bohater tego mundialu naszego, tego serialiku. Czy nie uważacie, że dożyliśmy nieprawdopodobnych czasów, kiedy dwójka aktorów może sobie powiedzieć, że zrobimy coś sami? Tak, to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, bo oswobadzamy się z ram, które narzuca nam telewizja, teatr, kino, ograniczeń. Możemy sami po prostu wyjść troszeczkę przed ten ekran. Tak, w ogóle te media społecznościowe, które w tej chwili są bardzo mocno rozhulane, one też pozwalają właśnie na to sprawdzenie takie od razu, co działa, co nie działa, co ludzie mogą komentować na bieżąco, mogą wypowiadać swoje zdanie. Czasami jest to oczywiście przykre, bo ludzie... komentują czasami w sposób taki nieprzyjemny pewne rzeczy. Pamiętajcie, że ludzie, wszyscy znamy się na wszystkim. Oczywiście. To, że wiedzą lepiej od was, jak zrobić te filmy, jest bardzo dużo. Tak, to kiedyś pamiętam. Ale nie odczuliśmy tego w ogóle, prawda? Tak, spadku. Właśnie to jest piękne, że daje tyle energii, że chce się to robić dalej. No. Bo ja myślę, że w mediach społecznościowych we wszystkim, czy się robi wideo, czy się pisze teksty, czy cokolwiek, ważna jest autentyczność, a wasze filmy są bardzo autentyczne. No właśnie też staramy się, żeby tak było, żeby nie było w tym wszystkim, jak czujemy, że jakąś sztuczność, to rezygnujemy po prostu z danego pomysłu, jeżeli czujemy, że to jest po prostu nie nasze, że to właśnie sztuczne. Czy były takie pomysły, które próbowaliście nagrać i stwierdziliście, że nie, to nie działa? Tak, albo sposób nagrania. Filmików, które nie zostały w ogóle opublikowane właśnie z tego powodu. Tak, był przecież ten z co ma Lewandowski. Z pociesznym Lubaskiem i z... I co ma Lewandowski, czego ja nie mam. Tak, co ma Lewandowski, czego ja nie mam. A co ma Lewandowski, czego ty nie masz? Wszystko. Nie mam. No właśnie. 93. miejsce na liście najbogatszych Polaków, także... Czyli rozumiem, że nie będziecie się do końca mundialu, nie będziecie się nabijać z Polaków. Nie przyłączacie się do tej fali. Czy nie, no to jest tak już, ale to wiesz, no, trzeba się skupiać jednak na pozytywnych emocjach chyba. Że to jest przyjemniejsze, lepsze i... budujące. Myśmy już nagraliśmy ten taki filmik po meczu, ten już Ostatniej Szansy, który już mieliśmy nie nagrywać komentarza, ale o godzinie 23 stwierdziliśmy, że trzeba coś ten film był wymyślany całkowicie przez nas, zresztą z oczkami do zębów. Bo czuliśmy, że po prostu też ludzie będą jakby to chcieli, nie? Tak. I dużo było właśnie takich komentarzy, kurczę, fajnie, bo po prostu, że jakoś tak lżej, jak się na was patrzy i tak dalej. Także no, naprawdę super. Czy myślicie o dłuższych formach, żeby to miało wyjść poza minutę, nie wciągnąć jakieś inne postacie do filmu? Szczerze mówiąc, to ten... Na razie jesteśmy tak na tej chwili skupieni. Tak, że... Zaskoczyło nas to, że ludzie rzeczywiście tak tego chcą, że kontynuujemy to, ale dalszych jakby strategii nie mamy wymyślonej. Myślę, że nadal to będzie... Zaraz wam wymyślimy, czekajcie. Dojedziemy do Wilczej, też będziemy mieli całą strategię. Tak, może tak. Bo ja myślę, że... oczywiście, bo autentyczność tych waszych filmów polega też na tym, na tej małej formie, tak? Że to jest minuta, tak, to są dwie osoby, że jest to jedna kamera. Skupiona to tak jak powiedziałeś, na tej naszej relacji. Ale też myślę, że z czasem można by coś dodawać. Pewnie, no. Pewnie to... tak, no trzeba się będzie trochę rozwinąć. Wydaje mi się, tam już były na razie zakusy, żeby Instagram pojawił głównym... się kuzyn, który jest widoczny tylko i wyłącznie z brzucha, bo chodzi goły po mieszkaniu. Ale rozważamy to jeszcze. Być ciężko aktora znaleźć. Ja odmawiam, od razu mówię. Już mamy. Casting został przeprowadzony. Mamy kogoś. Czy myślicie, że to jest taka przyszłość? W tej chwili nie zarabiacie na tym, a jednak musicie z czegoś żyć. I wiem, że wszyscy, generalnie ludzie uważają, że aktorzy to powinni z powietrza żyć, ale ku zaskoczeniu wszystkich nie, tak nie trzeba jest. Im płacić za to, co nie, robią, bo to lubią. Bo oni żyją tym, żyją. Nie, ale z drugiej strony też jest takie przekonanie, że skoro występujesz w telewizji, to jesteś bardzo bogaty. To jest zawsze taki
Tak, jak to siedzimy w trójkę, to coś wiemy, że to jest stereotyp, który nie jest prawdziwy niestety. No, niestety. A propos tego zarabiania, jak się przydarzy, to się przydarzy. Tutaj jakby też ta motywacja polegająca na tym, że my, no, my lubimy ze sobą pracować, ja z Tamarą. I jako, że ostatnio mieliśmy niedobór tej pracy, to też to jakby spontanicznie wynikło i to jest na razie no tak, to, co nas grzeje. To nas... Jeszcze ten spektakl robimy, który będzie miał premierę w październiku. Telewizja kłamie, tak jest. Jest tam Bartek Kopania z nami. I Adam Fidusiewicz. Pracowaliśmy, Adaś Fidusiewicz. A gdzie wystawiacie ten... Będziemy stwierdzić po Polsce i będziemy też tutaj się zaczepiać gdzieś w Warszawie. Jeszcze nie mamy tej strategii to dokładnie. To też jest tam, taka właśnie... Czy to jest też, znaczy to jest wasza własna produkcja? Mhm. Tak, tak. Michał pisze, my dorzucamy od siebie różne rzeczy, siadamy razem wspólnie. I tworzymy tekst. Tworzymy tak zwany teatr demokratyczny. Trochę tak, bo funkcja reżysera, którą ja przyjąłem, na razie jest taka dość, ja to mówię, to jest trochę jak taki cieć, no. Decyzje... Mówię tylko porządku, a decyzje zapadają wspólnie. Demokratycznie. Demokratycznie, tak. Tak, pracujemy, wrzucamy sami dowcipy, mówimy o tym, o czym jeszcze chcielibyśmy powiedzieć, co jeszcze można tam dołożyć. Michał to jakoś spina, ale potem siadamy, zmieniamy to, więc to naprawdę taka burza mózgów się odbywa przy tym. I daje nam to dużą satysfakcję. Czy to nie jest tak, że jak rozmawiacie, bo słyszę od coraz większej liczby aktorów i aktorek, że robią takie rzeczy jak wy, że sami produkują, że sami jakby przejmują kontrolę nad rzeczami, w których grają. Czy to jest, widzicie taki trend, jak rozmawiacie w swoim środowisku, to, że ludzie próbują takie rzeczy? Jeszcze ludzie. To znaczy, nie wiem, czy to jest trend, kwestia pieniędzy, czy... To jest raczej kwestia tej niestałości wiecznej, tej niepewności, z którą się wiąże nasz zawód, że nawet jeżeli masz etat w teatrze, to ten etat jest dość taki finansowo skromny i też nigdy nie wiesz, ile spektakli w wielu spektaklach będziesz, ile tych spektakli w miesiącu będzie. Jak szybko zejdą z afisza. Jest non-stop kolor, niepewność. Mhm. Tak samo w serialu. Ludzie czasami piszą o naszych stawkach, zarobił tam 3 klocki za dzień zdjęciowy i ludziom się wydaje, że codziennie masz te zdjęcia i codziennie będzie jak wtorek, środa, czwartek, tak piątek jest. Zarabiasz te 3 klocki. I przez 10 lat, tak. I tak przez 10 lat. A seriale są takie, że raz masz jeden dzień w miesiącu, raz masz 5, raz masz 10. A potem się dowiaduje, że postać umiera w serialu. To też, tak. Albo wyjeżdża. Ja wyjechałam w jednym serialu do Stanów Zjednoczonych, w drugim do Francji i tak naprawdę już potem słuch o mnie zaginął. Więc wiesz, i nie masz na to wpływu i po prostu trzeba się jakby zabezpieczać. Aktorzy, nie wiem, pracują w dubbingu, grają, tworzą jakieś tam swoje studia dźwiękowe, żeby troszeczkę tej stałości poczuć w momencie, kiedy masz rodzinę. No i do tego jeszcze dochodzi, poza pieniędzmi, które ja absolutnie uważam, że dla aktora to jest kluczowa sprawa i nigdy nie mam pretensji, że aktorzy coś robią dla pieniędzy, bo to jest święte prawo. Natomiast też ta kontrola artystyczna też jest taka ważna, że ludzie są zmęczeni tym, że właśnie... Ja pamiętam taką rozmowę z aktorem, który prawie klął prawie na wizji, jak mówił o filmie, w którym zagrał to co na początku mówiłem. Żądał swoje serce, a potem widział, jak ten film się knoci, bo oczywiście, montaż, tak. Bo reżyser, tak, bo coś tam. Tak. I on był tak wściekły, aż się trząsł cały. Tak, bo to wywołuje skrajne emocje. To jest zawód, który zawsze jest łączony z pasją. I to połączenie z jednej strony daje szczęście, a z drugiej strony też budzi odwrotne emocje. Ciasto. Słuchajcie, życzę wam, żebyście te filmy dalej kręcili, bo strasznie mnie śmieszą. W związku z tym mam nadzieję, to życzę nam weny, żebyśmy jej nie stracili. Słuchajcie, myślę, że to dokładnie jak powiedzieliście, jak zaczniecie robić po prostu o stosunkach damsko-męskich, to myślę, że pomysłów jest miliard. No, tak, temat rzeka. Trzeba jeszcze to właśnie w zabawny sposób podać. Wieczne jak ludzkość. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Bardzo. Wielkie gratulacje. Zapraszamy na Instagram. Czy też, bo ja oglądam na Instagramie twoim te filmy, czy na twoim... Na moim jest również. Też. Na te i na YouTube. Te same. I będziemy też rzucać na YouTube'a później, archiwizować to na YouTube. Cudownie. Tak. Dobrze. W takim razie zachęcamy do oglądania. Zapraszamy. Ja już się nie mogę doczekać. Baw się dobrze. Tak. Dzięki wielkie. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Bardzo. Tatiana Arciuch i Bartek Kasprzykowski. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Radości z kibicowania życzył producent Termano, termoizolacji klasy A++.